co robimy i dlaczego. Siemano, witamy Was w drugim odcinku, kiedy to Natka będzie oceniać kolejną restaurację swoimi 5 gwiazdkami, którą albo zniszczy, albo pomoże jej zgarnąć chociaż jednego klienta z tytułu naszych filmów. Oceni pozytywnie lub negatywnie, tego jeszcze nie wiemy. Jedziemy niedaleko. Też tam już kiedyś jedliśmy, ale też to było przy samym otwarciu praktycznie. Wtedy mi nawet smakował. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy nie zmieniło i jak to się teraz prezentuje. Wiemy na pewno, że nie jest to kebab kraftowy, nie jest to nic takie wow, trzeba to jechać i tak dalej, ale zobaczymy po prostu, czy Białoruska... Po prostu sprawdzamy nasze okoliczne na razie, tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda u nas w okolicy, czy trzeba jechać gdzieś dalej, żeby jeść coś dobrego, czy... Dzięki, chłopaki. No i zobaczymy, czy po prostu Białorawska ma miejsce, w którym zjeść może w miarę dobrze kebaba, jak ma ochotę, a jak nie ma, to nie. Obok czego ty nagrywasz? Obok jakiej reklamy? Co to za iluzjonista? Nie znam, nie patrzcie na to. Mnie! A czyj baner tam w tle wisi? No, w sensie. Nie. Dobra, jedziemy do Białej. Jedziemy, bo mnie Porsche przejedzie. Nie nagrywaj swojej, tylko jak ja wsiadam. Powinna mieć już otwarte drzwi. Jacek to nasz montażysta. Pozdrawiamy Jacka. Pozdrawiamy Jacka. Ale wyskoczyłam. Juhu, idziemy, zobaczymy, co tym razem zjemy. Czego się spodziewasz, a czego byś chciała się spodziewać? Chciałabym się spodziewać dobrze przyprawionego mięsa. No i żeby to nie była ta kula mocy, błagam. Właśnie, bo... jakościowo to raczej będzie kula mocy. Jak to będzie tak, to będzie najsłynniejsze zero. Nie ma. Nagrywamy vloga, nie pytaj. Okay. To nie vlog, okłamam. To jest show. Tylko tym razem nagrywamy tak bardziej z ukrycia, żeby nie wiedzieli, tak, że nagrywamy. Tak. Uważamy to za nasz błąd, że weszliśmy i powiedzieliśmy, że nagrywamy, bo oni też wiedzieli, że może trzeba się bardziej postarać, wiecie. Dlatego to było ładnie zrobione, a może niekoniecznie powinno być. Słuchałaś, co zamówiłem? Do wyboru 3 tortille. Pełnoziarnista, zwyczajna i pomidorowa? Pomidorowa tortilla. Nie wziąłem. Mówiłam, że mnie zaskoczą. Stwierdziłem, że na potrzeby odcinka. A jaką wziąłeś, dużą czy małą? Małą. Cena jest ta sama. 16 zł. To jest 16 zł. Korzystam za 16 zł. To było bydle, nie? Pani bardzo miła, nie tak, że jakoś nachalnie. No, no obsługa znowu przemiła. Tak, a to kilka jaka, taka. Nie? Więc kolejny plusiki sobie zbierają. Z tego, co słyszałam, no to mam dostać w 10 minut. To też jest znowu taki polski kebab, nie tak, taki ten typowo turkowy, tylko taki tak, naprawdę polski. Wygląda. Taka zwykła budeczka. Widziałaś, że mięso nie jest jakieś takie, że o, to mięso super, takie cudowne? Aby się obroniło jakością, bo... Będzie lipa. Ciekawe jak ta tortilla komponuje się z całą resztą, no bo to jest tortilla pomidorowa. Znaczy, to jest tortilla, co pani powiedziała, w której są suszone pomidory, jakoś tak, że ona jest jakby... A ja suszone pomidorki uwielbiam, więc może zapisują. Ludzie z internetu piszą Białorawska, to pierwsze co? Mariusz Podzianowski. Właśnie. Jak zostawicie tu 1000 lajków, to pojedziemy i zjemy kebaba pod domem Mariusza Podzianowskiego. Albo z nim. Może go namówimy, żeby zjedzmy kebaba. Ale to byłby hit. No? Nie, bo on ma swojego. No to z Mariuszem będziemy testować jego kebaba. Pojedziemy do Mariusza na kebaba Mariusza. Masz takie możliwości, żeby nam mówić? No. Teściu zadzwoni. Mariusz, słuchaj, sprawa jest. My z Mariuszem to jesteśmy ziomki, okej? Okay? Mariusz oglądaj mi, no dzwoń ta, zobaczymy, próbuj ta. Ale będę się bała, że jak powiem coś, to że mi przyjebie, tak że mnie już zmiecie z plaży. Wygląda na dosyć dużego, jak na małego. Cięższy czy lżejszy niż poprzedni? Niewiele lżejszy. Okay, dobrze. Ja na przykład za takie 16 zł nie zjadłam tego na pewno. No ta tortilla mnie tak ciekawi, że to szok, nie? Otwieramy dziada. Wow, przypieczona tortilka. Ogólnie wygląda na małego. No dobra, jest mały. Czyli czuję taki pomidorowy zapach. Taki to zjedzenie. No pachnie obłędnie. Daj się szaknąć. No ładnie. Dobra, widzę ser. Testujemy. Gorący, to na pewno. Ale nie czuję nic w tej tortilli takiego innego. Nie dobre. Tam było mięso takie nieprzyprawione dobrze, ale było takie świeżutkie. Tutaj nie czuję tej świeżości. Surówek jest tyle, co kot napłakał. No dobra, jeszcze 3 gryzy i ocenię tak głębiej. Na pewno sosy dobre, takie wyraziste. No z tego co widziałem, to sosy butelki. I plus za ten ser taki roztopiony fajny. I sosów jest naprawdę dużo. Jest ser? Jest ser. Ten kawałeczek akurat będzie taki. To jest sałata? To była sałata. Ale to mięso nie... no nie jest dobre. A weź go tak ściśnij od boku, żeby pokazać jak w środku wygląda. Od drugiego, o. Ściśnij go. Tak, o, żeby go roz... o, właśnie, otworzyć. No taki skromny. Skromny bardzo. No surówka, sama sałata i to jeszcze bardzo mało, więc warzywa oszczędzone totalnie. No i ja tej tortilli pomidorowej totalnie nie czuję. No i jest trochę moim zdaniem za mocno spieczona. Nie satysfakcjonuje mi ten smak w ogóle. Jest czerwona cebula, więc to daje dużo smaku, bo ja lubię cebulę. Jednak bym się tym nie najadła, się okazuje, bo jest bardzo cieniutki. Całe opakowanie robiło wrażenie wielkiego. Za 16 zł na spokojnie bym to zjadła. Nie zachwyciłam się totalnie. I jakbym była bardzo głodna, to bym się jeszcze zastanowiła, czy chcę to zjeść. To jest w ogóle dany jakiś ogórek konserwowy. No mam dobrego cena. No trochę jaja, niedobre. Fuj, sam ocet. No nie, po prostu brak chusteczki. Kolejny minus. W mojej skali oceniłabym go na 1,5. Jest to bardzo słaby kebab, jeden z gorszych jak jadłam.
nie polecam, nie idźcie tam. I obym nie cierpiała potem jutro, bo jak tak będzie, to będą mieli minus 10 na mojej liście, będą oznaczeni na czerwono i w ogóle nie. A wszystkie knajpy ze wszystkimi gwiazdkami macie zawsze w opisie aktualizowane. Ale te ogórki tak psują smak recesji, no nie. Co musiałoby być zmienionego? No surówki na pewno na jakieś bardziej zróżnicowane. Czerwona kapusta i tak dalej, coś tutaj zmienić. No ten ogórek konserwowy jest tak octowy, że wszystko zamienia się w ocet nagle. Strzał w kolano. Plus zasosy, bo są dobre. Mięso za suche trochę. Nie mogło być znowu bardziej przyprawione. To jest dla pomidorowa, nie pomidorowa. Tutaj jest no totalnie spalony węgiel. Jakby... No, spalona tortilla. Suche. Moja dobra rada to po prostu nie jedzcie tego. Jest to taką zwyczajną kulą, więc... Czyli jesteś w stanie powiedzieć, że możliwe, że nie jest nawet świeże dzisiejsze w sensie? Myślę, że jestem w stanie stwierdzić, że na pewno tak jest. No i te sosy też spoko, tylko znowu mało do wyboru. Na przykład nie ma jakiegoś ten, tylko możesz sobie wziąć tylko mieszany, odwodny i ostry, więc też by można było trochę dołożyć. Nie, no tam przy ladzie było ich sporo, pewnie jakbym powiedział, że chcę jeszcze ten, to by dali, nie? 16 zł to wiadomo, nie jest nie wiadomo ile pieniędzy, także no jak sobie ktoś kupi, pewnie stwierdzi, że za 16 zł to nie szkoda. Aczkolwiek uważam, że można sobie dołożyć kilka złotych i zjeść coś naprawdę fajnego, dobrego i nie zastanawiać się, czy na drugi dzień będzie bolał brzuch. Jakiś ciśnięty. On się wydawał bardzo duży, jak myśleliśmy. W sensie, że takie wow, że to jest dużo tego wszystkiego. Kiedyś kupiłem sobie kebaba w Żabce, takiego w papierku, w sensie oni mają w Żabce, są z Zahira. I pani go tam podgrzała i on był taki, po prostu smaka pucha, jakieś tam mięcho. To tak smakuje trochę jak taki kebab mrożony. Bardzo ogórkowa zupa. Jak się ugryzłem, to takie same ogóreczki faktycznie, że te ogórki przesiąkły całym. Ja tą tortillę chciałem jakoś, ona ma posmak taki inny. Trochę właśnie kwaskowy jakby te pomidorowe, ale jakoś drastycznie tego nie zmienia. Żebym powiedział, że wow, teraz będę jadł tylko kebaba w tortilli pomidorowej. Czosnku dużo. To nie mój program. Ja jestem wszystko jedny, wszystko zjem. Jeśli miałbym oceniać, no jadłem lepsze. Ale jakbym był na kacu bardzo głodny, to bym zjadł. Zjedliśmy trochę, bo tam leży z tyłu reszta. To już się przetrawiło? Na pewno nie wrócę. Nie ma szans. Wolałabym chyba maka zjeść za te pieniądze. Też nie mów, że nie wrócisz, tylko powiedz, że wrócisz za pół roku, zobaczyć co się zmieniło. Nie wiem, czy wrócę, bo nie chcę chyba już więcej tego jeść, po prostu wydawać na to pieniądze nawet, wiesz? Nawet ale trzeba stać, bo może pani obejrzy, powiem, no kurde, poprawimy to i to i się zmieni. Oby się zmieniło, bo może za pół roku już nie istnieć? No nie, jakby no tak, już oceniając wszystkie moje gwiazdki, od 1 do 5, gdzie 5 jest najlepiej, 1 jest najgorzej, no naprawdę te 1,5 to jest max, no bo jest spoko obsługa i jakby zjadłam go, to ta połówka nadskakuje. Poprzednio, w którym byliśmy, na początku była lipa, teraz jest o wiele lepiej, nie? No bo porównanie tego, co byłaś pamiętam na początku, w tym luksie, to była lipa. No to jest odwrotnie, to kiedy byliśmy rok temu i był naprawdę taki w miarę, no był po prostu dobry, nie? A po względu od tego, co było wcześniej, to dzisiaj jest niesympatycznie. No, bardzo niesympatycznie i to mięso tak już razem potem stwierdziliśmy, że naprawdę czuć, że nie jest dzisiejsze. Więc mięso, podstawa wszystkiego nie dzisiejsze, no to no bardzo na minus, bardzo. Podsumowując, nie wrócimy na razie póki co. Obserwujcie mnie na Instagramie, żebym miała małą motywację, żeby nagrywać. Dajcie subskrypcję, wspierajcie nas bardzo i mówcie, gdzie mamy dalej jechać i co dobrego spróbować. Wasze propozycje oczywiście mogą zostawiać. Propozycje musicie zostawiać w komentarzu, gdzie mamy dalej jechać, tylko proponujcie coś z dobrym mięsem. A następny kebab, którego będziemy jeść, będzie nowo otwarty, do którego słyszałam, są ogromne kolejki. Już nie mogę się doczekać, bo myślę, że to mnie zaskoczy i to będzie coś, do czego będę chciała wracać. A jeśli to moje nadzieje pogrzebie, to przysięgam, rzucam kebaby. Ale na razie jesteśmy na etapie kebabowania, bo jesteśmy w transie kebabowym, więc jedziemy w fajną miejscówkę, więc czekajcie na kolejny film. Pa, pa.